bo jeżeli normalny człowiek idzie do pracy i zarabia 1500 zł, jest młody i chce założyć swoją rodzinę, no to przepraszam, ale to jest niemożliwe. Gdzie pani list urzędników w tej chwili, pani pośle? Za komuny było 150 tysięcy, jest blisko 800 tysięcy. Dlaczego? Bo to jest żelazny elektorat partii politycznej. To samo dotyczy sędziów, prokuratorów, wszystkich. Złupicie ten naród po prostu bezlitośnie, nie macie serca i Bóg was za to oceni. Ta nerwowość wynikająca z tego, że jest ciężko, bo ludzie walczą. Tak naprawdę, kurczę, nie wygląda, że żyjemy w wolnym kraju. Ludzie, rządzą nami idioci, a kim nie jesteś? Ja nie wiem, czy oni, kurwa, nie mieli badziadów i swojego pokolenia? Nie wiedzą, skąd są? Nie wiedzą, kurwa, jaka krew w nich płynie? To, że ludzie wyjeżdżają, to nie jest takie ich widzimisię, bo ja chcę mieć kasę i już mają dosyć. W normalnym kraju, normalnej jakiejś tam wykształconej demokracji, jeżeli by dochodziło do takich rzeczy, do jakich dochodzi teraz w Polsce, to by po prostu wybuchło. Ja chcę powiedzieć jasno. Ja chcę zmienić Polskę. System, ja chcę zmienić ustrój. Ustrój jest zły. Gdybym ja się dopasował tego systemu, to miałbym zęby wyrwane i można by mi pokazywać w telewizji, bo niczego nie zmienię. Dlatego ja nie mogę zmienić retoryki, bo my musimy zmienić język. Ja używam pojęć, które są obce dzisiejszej telewizji. Używam skojarzeń, które są obce, które budzą wrogość dzisiejszych ludzi. Bo widzi pan, celem życia nie jest przeżycie. A co? Ludzie, to ja, przepraszam, nie będę za sobą pańskich nauczycieli. Ludzie mają swoje cele, mają swoje ambicje, mają swoje ideały i za to walczą i umierają. A pan chce tylko żyć. No i pan sobie żre tak, i żyje dalej. Życie ludzkie jest najwyższą wartością. Nie jest, proszę państwa. Nie jest najwyższą wartością. Są takie rzeczy jak ojczyzna, jak wiara, jak honor, jak życie kobiety, jak życie dziecka i warto dla nich swoje życie narazić. Bardzo proszę, pan poseł Korwin-Mikke. Panie marszałku, Wysoka Izbo, pragnę złożyć wniosek o uzupełnienie porządku dziennego, o przegłosowanie, przyjęcie projektu uchwały zobowiązującej ministra spraw wewnętrznych do podania pełnej informacji na temat urzędników państwowych od szczebla wojewody wzwyż, a także senatorów, posłów, sędziów i adwokatów będących współpracownikami Służb Bezpieczeństwa w latach 1945-1952. Gdy nie wolno im oddać głosu na nikogo z tzw. bandy czworga, czyli SPO, PiS-u, PSL i SLD. Cała ta banda Kaczyński, Tusk, to jest jedna wielka lewica i nam jest wszystko jedno, które jest. Wszystkich trzeba posłać do piachu. To jest banda złodziei, bo tak, bo w podróży mnie jeszcze raz. To nie ma co dyskutować, tam siedzi tam ta banda czworga, tam się kłóci między sobą, prawda, jakiś tam PO, PiS. Państwo nic z tego nie rozumieją. I obrabowali Europę z 2 milionów euro, są gigantyczne pieniądze na walkę z tak zwanym globalnym ociepleniem. To jest największa afera XX wieku i w ogóle w historii ludzkości. Zmarnowano gigantyczne pieniądze i często mamy benzynę 4 razy za drogą, gaz 4 razy droższy niż w Ameryce, węgiel nasz jest walony w łeb, bo tam jest tylko czerwonie, czyli zieloni tutaj swoją łapę na tym kładą, prawda? To ci ludzie są kryminalistami. Ja nie spocznę, póki ci ludzie nie wylądują w więzieniu. Naukowcy twierdzą, że to człowiek się przyczynił do globalnego ocieplenia. Rozumiem, że w IX wieku to najazd Arabów na Hiszpanię spowodował globalne ocieplenie, bo te konie krzesały kopytami iskry, tak? No bzdura kompletna. To jest banda sukinsynów, którzy myślą tylko o tym, żeby się nakryć. Natomiast ja chciałem powiedzieć coś istotnego, bo to jest urząd bełkotu, który państwo tutaj produkujecie, całkowitego bełkotu. Nikt nie mówi o sprawach zasadniczych. Otóż wyobraźmy sobie, że przyjdzie armia rosyjska, stanie na granicy i powie, macie podnieść trzykrotnie podatki od benzyny, żebyście nie kugrowali z nami. Macie podnieść trzykrotnie podatki od gazu. Macie podnieść trzykrotnie... Ale powie to do nas czy do Unii? Do nas powie. Do Polaków? Do Polaków powie. Macie zahamować wydobycie węgla. To byśmy powiedzieli do broni. A kto to robi? Unia robi. Naszym wrogiem jest Unia, a nie Rosja. To nie Rosja nam każe niszczyć naszą energetykę, tylko Unia. To jest nasz wróg. Kiedyś Rzeczpospolita nazywa się państwem opiekuńczym. To znaczy, są to bandyci, którzy traktują nas jak małe dzieci. Całe życie walczyłem z takim bandyckim państwem. Państwem, gdzie ci opiekunowie się bogacą naszym kosztem i mam zamiar dalej walczyć. Tym razem już możemy wygrać.
trzeba gospodarkę uwolnić od ingerencji rządu. Bo jak mówi stare powiedzenie, prawda, rząd ciągle chce naszego dobra, ale mamy go już tak mało. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Volenti non fit in iuria. To jest podstawowa zasada. Nie może być tak, żeby jakiś urzędnik wiedział lepiej ode mnie, co jest dla mnie dobre. Jeżeli my zwolnimy z pracy ponad 500 tysięcy urzędników, to znacznie spadną wydatki państwowe, ale co jest ważniejsze, znacznie. Zyskają ludzie, którzy nie będą musieli latać z urzędnikami. I to jest coś, bo dzisiaj na karku każdego człowieka siedzi kilku urzędników, którzy przeszkadzają w pracy, prawda? No, już pomijam tych kuratorów, dyrektorów, siedzą na karku nauczycielom, prawda? Przeszkadzają uczyć dzieci, bo ten jedyny nauczyciel wtedy już nie myśli, żeby jak uczyć dziecko, tylko jak dziennik prowadzić, żeby rubryki były ładne, bo wtedy on ma, prawda, dobrą notę u wizytatora. Zlikwidować podatek dochodowy, trzeba zmniejszyć w ogóle wszystkie podatki, zostawić nam te pieniądze w kieszeni, już my sobie poradzimy. Czy państwo jest do czegokolwiek w ogóle zobowiązane według pana? Państwo, czy powinno być zobowiązane? Do tego, żeby pilnować nas przed wrogiem zewnętrznym, utrzymywać armię, chronić nas przed wrogiem wewnętrznym, czyli bandytami, utrzymywać policję, no i jakiś taki porządek. A służba zdrowia? Nie mówię sobie, to jest banda złodziei, która nas okrada. Przez 4000 lat historii ludzkości nie było MOFA, nie było ZUS-u i ludzie jakoś nie umierali na starość, prawda? My nie będziemy nic dawać. Nikt nie zdaje od nas żadnego zasiłku. Nic. Ale za to nie będziemy zabierać. Ja marzę sobie o powrocie do Polski normalnej. Polski, w którym człowiek ma dzieci, do których mu się nie wtrąca państwo, w którym ma swoje pieniądze, których nie rabuje mu państwo, w którym kobieta może iść do sklepu i kupić to, co chce, a nie to, co pozwala jej jakiś urząd, czy Unia Europejska, czy jeszcze kto inny. Ja chciałbym mieć państwo, w którym rząd się nie wtrąca do gospodarki, nie bierze łapówek za rozmaite koncesje, tylko każdy może produkować, co chce, w którym podatki wynoszą 1/7 obecnych podatków i oczywiście nie są podatkiem dochodowym. Marzę o państwie, w którym kobieta może mieć bogatego męża, a bogaty to jest taki, któremu nie zabierają 50% jego dochodów przez państwo. Chciałbym mieć państwo, w którym rodzice odpowiadają za swoje dzieci i w którym rodzice mogą rzeczywiście wychowywać swoje dzieci, a nie być pod nieustanną presją, że za klapsę danego dzieciom pójdą do więzienia. Chciałbym żyć w państwie, w którym ja decyduję o tym, jak wydaję swoje pieniądze. I proszę państwa, jeżeli państwo chcecie głosować na bandę czworga, która mówi wam, jak macie pozwalać własnymi pieniędzmi i za was decyduje, jak je wydawać, to głosujcie sobie i będziecie odpowiadali za skutki. Na to, żeby zatrwało zło, wystarczy obojętność ludzi dobrych. Jeżeli nic nie zrobimy, no to zginiemy. Cywilizacje już nie rozpadały. Wielkie cywilizacje umierały. Rzym upadł, Grecja upadła. Inne też upadają. My też upadniemy. Ale ja nie wierzę, że to jest nieuniknione. To od nas zależy. Od ludzi, którzy mają mózgi, mają ręce, mają serca gorące i potrafią zmienić rzeczywistość. Muszą wiedzieć, co jest złe. Państwo to wiecie, którzyście przyszli. I możecie to zmienić. Moi wyborcy. Mhm. To są ludzie 23, 25, 30 lat mniej więcej. Mhm. I to absolutnie jest grunie roszczeniowe. To okay. Jest pokolenie, które chce, żeby się państwo od niego odpieprzyło, żeby mogli robić, co chcą, żeby mogli sami się dorobić. Oni nie chcą, żeby polityka rządziła ich życie. Oni chcą sami rządzić swoje życie. Człowiek, polityk, który stale uparcie powtarza jak mantrę to samo przez lata, to jest polityk, któremu wreszcie o coś chodzi. To nie jest chorągiewka na wietrze, która przyszła po kasę, tak samo jak ci wszyscy, którzy walą teraz do Parlamentu Europejskiego. To jest człowiek, który coś wierzy i wreszcie osiąga sukcesy, ponieważ teraz ludzie zaczynają wierzyć w to, co on mówi. A co pracuje ten ma? Jak można żyć w państwie, w którym złamano podstawową zasadę europejską, kto nie pracuje, ten nie je? Jak można żyć w państwie, w którym człowiek, który nie pracuje, dostaje zasiłek, a człowiek, który pracuje, karany jest podatkiem dochodowym. Wtedy były normalne czasy, natomiast dzisiaj żyjemy, musimy się łezkę wokół kręcić, na myśl o normalnych czasach, prawda? Tradyczna. To były normalne czasy. Panowało jakieś przyzwoitość. Ludzie na Śląsku, gdzie wykandowałem, mówią tak: panie prezesie, ja na pana głosuję, bo ja chcę, żeby moje dziecko wróciło do Polski. Wyborcy chcą, żeby swoich wnuków zobaczyć. A my co mamy robić? Mamy pozwolić, żeby dalej było to samo?
Proszę Państwa, jeżeli dalej będzie tak samo, to dalej będzie nędza, brud i ubóstwo. Migracja to nie tylko to, że się ma więcej pieniędzy, ma się stabilniejszą sytuację zawodową, ale to również są koszta. I to są bardzo przykre rzeczy. Kiedy nie mamy Wigilii na przykład. Moje dzieci nie miały Wigilii nigdy. Nie wiedzą, co to jest rodzinne. My mamy stół, oczywiście jest moja żona, jestem ja, jest moich trójki dzieci. A nigdy przy tym stole nie było dziadka i babci. Muszę Państwu powiedzieć, ja były żołnierz saper, Polak. Rozbudowywałem moją uwęczoną ojczyznę. I ja przyjechałem bronić mojej ojczyzny dla moich dzieci, wnuczków i dwóch prawnuczków. Bo Polski już nie ma, już jest sprzedana. I tu przywiozłem, ułożyłem taki wiersz i go troszeczkę powiem. Wszystko, co polskie, za bezcen sprzedamy, a to, co zostanie, pozamykamy. Cukrownie, kopalnie, stocznie i banki, bo polsko rządzą antypolskie bezbożne baranki. Szubrawcy, kanalie, zwykłe szuje, których w większości naród toleruje. W każdych wyborach łotrów wybiera, a Polska tonie w długach i aferach. Zdemolaryzowany polski narodzie, czemu nie żyje ze stwórcą w zgodzie i na szubrawców wciąż tylko stawiasz, przykrość i zawód Bogu tym sprawiasz. Wszak katolickie masz ponoć korzenie, a ciągle wybierasz szatańskie nasienie. Bez żadnych zasad patriotyzmu, zbrodniczego stalinizmu. Polska wybiera, bo dzietność spada. Polityka rządu antyrodzinna, bezbożna platforma jest temu winna. Wszędzie przekręty, wszędzie afery, Polska upadnie jak PGR-i. Budżet dziurawy, drogi dziurawe, a w Sejmie gadkę kto pali trawę. Kłótnie i swary z prawa i z lewa, normalnie patrzę, krew mnie zalewa. Czarny się cieszy, czarny się śmieje, zbudź się umęczona moja ojczyzno, bo źle się dzieje. Bo nie było cię na mapie 123 lata i do tego się zbliżamy. I dlatego tu przyjechałem, żeby jeszcze coś odslało dla moich dzieci, wnuczków i dwóch prawnuczków. Stanisław Lesis, lat 78. Ja przyjechałem bronić mojej ojczyzny. Jestem gotów życie oddać tu.